Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim zaprasza na nowy cykl czuwań modlitewnych poświęcony Księdze Psalmów. To niezwykłe wydarzenie pozwoli uczestnikom zagłębić się w treść tej księgi i odnaleźć w niej historie prawdziwe. Historie, które dotykają serc i dusz, zarówno tych, którzy pisali te psalmy, jak i naszych własnych. Czuwania modlitewne odbywają się co miesiąc, zawsze w pierwszy czwartek o godzinie 19:00. To wyjątkowa okazja, by zatrzymać się na chwilę i w ciszy słuchać Słowa Bożego. W tym roku, gdy zastanawialiśmy się, co wybrać, razem z młodzieżą zdecydowaliśmy, że będzie to Księga Psalmów, mówi ksiądz Mateusz Wielgosz, wikariusz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, prowadzący czuwania modlitewne. Jeden z księży kiedyś powiedział, że to jest druga co do ważności książka na świecie, bo jeśli policzymy, ilu mamy księży, ilu mamy sióstr zakonnych na całym świecie, plus ludzie, którzy codziennie odmawiają modlitwę brewiarzową, czyli modlą się psalmami, jeśli dodamy do tego ilość parafii na świecie, to może się okazać, że codziennie kilkanaście, kilkadziesiąt milionów ludzi słucha czy czyta psalmy, więc to naprawdę skala pokazuje, że to jest naprawdę ważna księga i zawiera w sobie bardzo ważne treści. Jak dodaje ksiądz Mateusz Wielgosz, Księga Psalmów spośród wszystkich ksiąg Pisma Świętego jest wyjątkowa. Tak naprawdę zawiera zbiór 150 modlitw, których oczywiście autorem jest Pan Bóg jako pierwszy autor Biblii, ale też te psalmy pisali, tworzyli ludzie, konkretne osoby z konkretnymi problemami, historiami życia, ze wszystkimi smutkami i radościami, które przeżywali. I tak naprawdę ta Księga Psalmów jest jedną wielką modlitwą ludzi, którzy przeżywali właśnie w swoim życiu różne sytuacje. I to jest bardzo ważne dla nas chrześcijan, bo my możemy po prostu w tych różnych sytuacjach bólu, cierpienia, radości, samotności, niezrozumienia, w tych konkretnych tekstach możemy się odnaleźć. W modlitwie chodzi przede wszystkim o to, żeby spędzić trochę czasu z Panem Bogiem, podkreśla ksiądz Mateusz. Jeśli mamy bliskie osoby w życiu, przyjaciół, rodzinę i one są dla nas ważne, to my w sposób naturalny chcemy z nimi spędzić troszkę czasu. I teraz pytanie, czy w naszym życiu taką osobą jest Pan Bóg, czy On jest kimś ważnym, bo jeśli jest, to będziemy chcieli z Nim spędzić trochę czasu, dać Mu trochę czasu, spotkać się z Nim. A te czuwania modlitewne właśnie dają taką przestrzeń, możliwość do spędzenia czasu z Bogiem. Każdy psalm to historia życia konkretnego człowieka w sytuacji, którą przeżywa. Przygotowując już całoroczny cykl, staraliśmy się wybrać 10 psalmów spośród 150 i poszukać w każdym z nich jakiejś historii życia, jakiegoś problemu, sytuacji, która nie tylko spotkała tych ludzi żyjących 2,5 tysiąca lat temu, ale także możemy doświadczyć tych historii w swoim życiu. Pierwsze czuwanie modlitewne, które odbyło się w pierwszy czwartek września, zatytułowane było Jak być szczęśliwym człowiekiem. Jakich tematów będą dotyczyć kolejne spotkania? Ale najbliższe czuwanie będzie poświęcone historii człowieka, który szuka Boga. Co ciekawe, ten psalm, który będziemy rozważać, psalm 14, rozpoczyna się takimi słowami. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. I co się później okazuje, że ten człowiek w pewnym sensie miał rację. Bo chodzi o to, żeby nie tylko mówić, że Bóg jest albo że Go nie ma, ale właśnie, żeby tego Pana Boga po prostu w swoim życiu szukać. I te kolejne czuwania, które nas czekają, będą mówić między innymi na podstawie konkretnych wybranych psalmów, o cierpieniu, o człowieku, który cierpi, o człowieku, który jest samotny, o człowieku, który się pogubił, ale także o człowieku, który nie został odrzucony, czy o człowieku, który ma nadzieję, który ma nadzieję. Duszpasterze Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim kierują zaproszenie zarówno do dorosłych, jak i młodzieży, zachęcając do udziału w tym pięknym duchowym doświadczeniu. Księga Psalmów, pełna mądrości i duchowej głębi, pomoże spojrzeć na Boga i życie w zupełnie nowy sposób.